Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiejszy odcinek jest dosyć paczkowy, muszę przyznać, bo jak widzicie sami, mamy 15 paczek, które czekają na otworzenie, na otwarcie. Nie wiem, czekają na to, żeby po prostu je otworzyć, ponieważ dzisiaj będzie nowy event. Jest już, jak widzicie, najlepsi zawodnicy z Team of the Week. To jest część pierwsza, część druga pewnie będzie w sobotę. Ale dzisiaj będzie nowy event, który jest związany z jakimiś podpisami. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, wy już pewnie wiecie. Więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Dailwin. A my, moi drodzy, najpierw sobie oczywiście zagramy Food Champions i potem sobie dogram te paczki, ale najpierw możemy sobie otworzyć jedną paczkę, którą zrobiłem, mianowicie jest to paczka z zawodnikiem Team of the Week i ponoć można z tej paczki trafić kartę z tego najlepszego Team of the Week, także no spróbujmy, co nam szkodzi, tak? Spróbujmy, także zaczynamy od pierwszej paczki Team of the Week Player i zobaczmy, czy będzie walkout, czy będzie jakiś, nie wiem kto, to nie będzie walkout, to będzie Francja. Trafiłem go już wymiennego. Jak to jest możliwe? Trafiłem go już wymiennego za ważne mecze, powiem wam szczerze, więc przyda się. Tak czy inaczej jakiś inform się przyda do SBC, nie? No ale tak... No straszne. Reszta paczek, słuchajcie, czeka na otworzenie na godzinę 19, więc jeszcze muszę poczekać. Praktycznie wszystkie paczki tam mają gwarantowany rating, więc no... Także byłoby bardzo fajnie, gdyby ta karta z podpisem wyleciała. Food Champions! Proszę państwa, no co, trzeba lecieć z Food Champions, nie? Trzeba lecieć z Food Champions. Odbieramy wejściówkę i lecimy, słuchajcie, lecimy. Dzisiaj oczywiście nie będzie streama z racji, że film jest o godzinie 21, ale od razu wam mówię, że gram całkiem słabo, niestety. Gram całkiem słabo, raczej nie powtórzę drugiej rangi w tym tygodniu, no ale... Co miałem trafić, to trafiłem. Jakby taki Kanty wyleciał czerwony, nie? Nie obraziłbym się generalnie, bo naprawdę taki Kanty by mi się przydał. Aktualnie mam 70 tysięcy monet, aczkolwiek jeszcze mogę coś trafić z paczek dzisiaj, więc zobaczymy. Pierwszy mecz przed nami i zobaczmy, z kim się zmierzymy. Crespo, Vinicius, Veron i ktoś tam jeszcze był, oczywiście nie wiem kto, bo wczytywanie składów jest na PS5 po prostu głupie. Wygrajmy ten mecz. Przy okazji jeszcze jestem przed losowaniem meczów barażowych, także wy już pewnie wiecie. Możecie dać mi znać, co sądzicie o tym, co zostało wylosowane, bo jeszcze nie wiem, jest godzina 12:45, więc ja nie mam pojęcia, z kim jeszcze gramy. Mam nadzieję, że nie będzie źle, że jakaś Szkocja czy coś, żeby... Po prostu żebyśmy dali radę, nie? No bo jednak fajnie byłoby pojechać na Mundial w Katarze, to na pewno. Tymczasem Neres i to było pewne, że to nie trafię. Nie wiem, czemu uderzałem, a jeszcze mam piłkę Mbappé. Jeszcze jest Mbappé. Zepsułem, nieważne. Dobra, Hakimi. O! Jeszcze nie, nieważne. Draxler, okej. Okay. Mbappé, widzę cię. Podamy do Mbappé, bo w sumie czemu nie? On poda do Neresza. On przyjmie, dobrze, uderzy i to jest 1-0. Wreszcie akcja, która mi się naprawdę podobała, bo naprawdę grałem wczoraj Rivals, dużo spotkań, większość przegrałem. Aktualnie jestem w pierwszej lidze, ranga pierwsza i powiem wam, wczoraj wygrać mecz nie dałem rady, więc jeśli jakakolwiek akcja mi wyjdzie, to ja będę bardzo zadowolony, bo mówię, wczoraj grałem fatalnie. Teraz Mbappé, no tam, no, raczej nie było karnego, ale próbował. Wow, jakie podanie Lodi, ty. Spokojnie, panie Crespo, spokojnie. O, Draxler, o, ależ pas. David Neres. Okej, okay, tu jest Mbappé. Ruletka, uderzenie. Co? Jakim cudem, jakim prawem to jest obroniony strzał? Cordoba, przechwytujesz. Mbappé nie był nasplonem, na pewno nie był nasplonem Mbappé. I to jest 2-0, dziękuję, to był chyba Marquinhos. To będzie ragequit chyba. To był chyba Marquinhos, który sprawił, że nie było spalonego, także mamy ragequit. Pierwszy mecz wygrany, piękny to był mecz i mamy pierwsze 4 punkty. Do boju. Dobra, więc moi drodzy, zrobię sobie jeszcze jedną wymianę Team of the Week. Wydam jakieś 5 koła, więc to nie jest jakoś mega dużo za tego Messiego, którego zaraz trafimy. Nie jestem pewien, czy faktycznie, znaczy nie, Messi jest Team of the Week, ale jest na przykład jeszcze Mbappé, którego raczej bym nie chciał, chociaż w sumie do przypałki mógłby być. Ale bardziej chodzi mi o to, że czy są te karty z najlepszego Team of the Week do trafienia w SBC o Team of the Week? To mnie bardzo ciekawi, więc przejdźmy sobie do paczki Team of the Week i spróbujmy, żeby to nie był ten kolejny Francuz, bo już go mam. Więc może jakiś walkaucik, co by na to? To nie będzie walkaucik, to będzie... Kto? Undaw. Dobra, ostatni meczyk i mamy tutaj Raunchy, Campbell, tam był Campbell, Iñaki Williams i ten S.O. z Bundesligi, który jest Anglikiem. Ciekawa opcja, no dobra. Drugi win byłby bardzo przyjemny, nie ukrywam, bo mówię, wczoraj grałem fatalnie w tym Rivals, także chcę kontynuować streak wygranych. Z powrotem do Draxlera, zrobimy taki myk. Draxler! No niekoniecznie o to mi chodziło, ale jest 1-0, także plan wykonany jak najbardziej, ale no to co miałem w głowie, powiedzmy, że
w miarę wyszło. Troszkę było tam odbitek, ale to jest Food Champions, bądźmy szczerzy, to jest Food Champions. W ogóle ponoć dzisiaj po godzinie 19 powinno wyjść SBC o flashbacka Killiniego, którego oczywiście zrobię, jak żeby inaczej, bo zbieram te karty Piemonty Calcio. Właśnie zapomniałem, czekajcie, zaraz wam powiem. Fekir, właśnie o tobie będzie mowa. Czekajcie, Dawid Neresz, lewa noga, Campbell. Zapomniałem wam powiedzieć, że Fekir dostanie upgrade. Betis wygrał wczoraj 2-0, dzięki czemu ma już pewne wyjście z grupy, co oczywiście oznacza, że Fekir dostanie upgrade. Także bardzo mnie to cieszy. Będzie na pewno lepsze wykończenie, więcej tempa. Ja wiem, że są dwie grupy ludzi, którzy, jeśli chodzi o Fekira. Ci, którzy uważają, że ci, co grają, są ściekami, i ci, którzy grają, bo lubią, między innymi ja. Także ja się właśnie bardzo cieszę, że Fekirek dostanie upgrade'a. Bardzo przyjemnie. Mbappé, lewa noga i to jest 2-0. Lewa noga Mbappé to też jest... To jest tak samo śmiertelna broń jak prawa, naprawdę. No to jest przyjemne całkiem właśnie u niego, że jakąkolwiek nogą nie strzelisz, to prawdopodobnie i tak znajdzie światło bramki, więc... Przyjemna karta. Okej, okay, Fekir. Tutaj znowu ucieka Mbappé. Mbappé kontra Campbell. No chyba dobrze wiem, jak to się skończy. To jest 3-0, moi drodzy. To jest 3-0. Kylian Mbappé. Chyba nie hat-trick. Draxler strzelił pierwszą bramkę, więc też myślę, że hat-trick jest jak najbardziej w zasięgu. Kunku. O, ależ fantastyczne zagranie. Fekir sam na sam. Zepsułem. A to jest karny? Naprawdę? Przyjmę karnego. Uderzymy sobie pod poprzeczkę. I mamy 4-0. Hat-trick Mbappé. Mbappé. Lewa noga i mamy 5-0. Solidny wynik, 10 strzałów. Expected goals 3.0 i mamy rage quit. Okej, czyli jednak chyba zauważył, ile ma expected goals i uznał, to nie dla mnie. No dobra, także co, bilans 2-0, jestem zadowolony jak najbardziej. Jutro będziemy oczywiście kontynuowali również na streamie. Aczkolwiek jak jutro będzie ze streamem, bo jutro gra Juventus. O Jezu, znowu muszę oglądać ten wspaniały. W ogóle właśnie, zapomniałem powiedzieć, dostałem koszulkę od rodziców, którą kiedyś kupiłem. I uwaga, jeśli ktoś to jeszcze ogląda, przed tym jak pokażę, kto jest z tyłu, zgadujcie w komentarzach, kto to jest. Daję wam 5 sekund. Dobra, i teraz uwaga. Czy ktoś się spodziewał? Jeśli ktoś mnie ogląda od 2016 roku, to raczej by to pamiętał, ale raczej mało osób by się spodziewało takiego obrotu wydarzeń. No nic, także moi drodzy, to była pierwsza część tego odcinka, druga będzie dosłownie za chwilę, ale ja jeszcze muszę czekać 6 godzin na godzinę 19, także widzimy się, kiedy u mnie będzie 19, a ja teraz zrobię cięcie i widzimy się dosłownie za parę sekund, także no, zaraz. Okej, wracam do was, jest godzina 15.12 i o godzinie 15 wyszedł event, w sensie wyszły już te karty z podpisami, w sensie byłem pewien, że to będzie o godzinie 19, jak widzicie sami. De Bruyne, Skriniar, Ben Yedder, Witzel, Jimenez, Kramaric, Diego Carlos, Atal, Renato Sanchez, Edwards oraz Carlson, także nowe karty są już w paczkach. No i wychodzi na to, że musimy chyba otworzyć te paczki teraz, no skoro są do trafienia, no to lecimy, normalnie, lecimy od razu. No jestem w szoku, bo zawsze nowe eventy były o godzinie 19, dlatego specjalnie czekałem. Nagle się okazuje, że nie. Jest no dobra, no to lecimy, słuchajcie. Lecimy z paczkami. Pierwsza paczka wymienna z 25 koła. I zobaczmy, co dostaniemy. W pierwszej paczce mamy ekrany i mamy... Alaba 84, to jest wymienny Alaba, także bardzo fajnie. Ale zaraz sobie te karty zostawię, kto wie, może się przydadzą wyższe. Jeszcze inform, dzień dobry, 10 koła, to akurat mi się bardzo przyda te 10 koła, dziękuję serdecznie. Dobra, także zaczynamy bardzo solidnie. Kolejna paczka z 25 koła, zobaczmy, może jakiś pukałcik dla widzów. Niestety nie tym razem, okej, spokojnie, Polska tam była. Nadal jeszcze nie wiem, kto jest w barażach, ale Fabiański został trafiony. Okej, teraz otwórzmy jeszcze jedną wymienną paczkę za 25 koła. Chyba jest paczka za ważne mecze, jest rating gwarantowany. Więc może jakiś sign, jest walkout. To nie będzie Ronaldo, to będzie Bernardo Silva, 87, 86, przepraszam. Także znowu wymienna karta, więc na pewno się wymienny walkoutcik przyda. Ken, jakie zdjęcie ma kozackie, ale piękne, co? Small Prime Gold Players Pack, znowu rating 80+, także może znowu jakiś walkoutcik, bym się naprawdę nie obraził. Nie, ekrany tym razem. Henderson, 84, znowu 84, także to jest chyba wymienna paczka tym razem, bo to jest paczka za ważne mecze. Kolejna wymienna karta, 84, budżet się zwiększa, co mnie bardzo cieszy oczywiście. Teraz otwórzmy może paczkę Prime Gaming Pack, to jest paczka za właśnie Amazona, za Prime Amazon, za tę promocję z Twitchem, wiecie o co chodzi. A my trafiamy niestety tylko ekrany. Hazard, 85, to chyba nie jest wymienna paczka, jeśli dobrze pamiętam, ale 85 wymienny, jeszcze oczywiście Cristiano na wypożyczenie i piki. Zobaczmy, czy będzie może w piku ten signature, niestety nie, jest to Kier 83, okej. I ostatni pik z tego wszystkiego i będzie Carrasco 84, czyli nadal nie ma tego podpisu, będę tak mówił, bo to jest pewnie po polsku się jakiś podpis nazywa.
Także okej, okay, mamy tam jakieś foderki, przydadzą się na pewno. I co, znowu Premium Gold Players Pack, tym razem paczka niewymienna, 80 plus rating co najmniej. Więc zobacz, może tutaj. Nie, nie będzie nawet ekranów. Kurczę pieczone, to będzie Bailey 82. Otwórzmy może Prime Electrum Players Pack, znowu 80 plus co najmniej. I może. Może ekrany wymienne. Chyba to są wymienne, nie jestem pewien. I to będzie wolant. To jest zawsze wolant. Rare Electrum Players Pack 82 rating co najmniej. Może tutaj. Może to jest ta paczka. Zobaczmy. Czy to będzie ekrany tylko z Anglii i to będzie Mount. Mamy dwie paczki z 25 koła. Z wszystkimi świecącymi kartami. Oczywiście obie niewymienne. Minimum rating 81. Może z tej paczki. No zobaczmy. Może z tej paczki. Nie, są kolejne ekrany z Hiszpanii i to będzie DH84. Naprawdę dużo sobie tych 84, co mnie bardzo cieszy, bo będzie dużo kart pod przypałkę. Jeszcze cień przy okazji, witam serdecznie. Tylko ja chcę tę kartę nową, nie? Tę nową, ten podpisik. Mamy tyle paczek zachowanych, no. Mogłoby polecieć, nie ukrywam, mogłoby polecieć. Kolejna paczka z 25 koła, ta sama co była przed chwilą. I znowu ekrany i mamy tym razem Pickford 83. No są te ekrany, ale ekrany to nie to samo. Wiadomo, ekrany są też spoko, pod przepałkę oczywiście. Ale nowy event, mega paczka, rating 82 co najmniej. Zobaczmy, ekrany po raz kolejny i to będzie Milinkovic Savic 8. Okej, okay, no 85, te ratingi są okej, okay. Ale mówię, no po coś zachowywałem te paczki, czemu rada? Po coś zachowywałem te paczki, żeby mieć tę nową kartę, nie? Najlepsze paczki przed nami, proszę państwa. Cztery najlepsze paczki. Jedna za 100 koła, dwie za 50 i Jumbo Premium Gold Players. 83 rating, to była paczka za jakieś tam wyzwanie w SBC. I zobaczmy, czy może tutaj ekrany znowu. Dlaczego tak się dzieje? Witzel, nie Witzel. Tielemans 84. To nadal nie jest to, czego szukamy. To nadal nie jest to. Kurcze pieczone. Ale ej, jest! Czemu? Czemu jesteś tutaj? Carlson! Jakie ty masz staty? 4 na 3? Okej, okay, czyli trafiliśmy tę kartę Signature, tak zwaną. Nie jest to najlepsza karta w historii, ale trafiliśmy, więc... Ej, może być. Nie wiem czemu była na samym końcu. Okej, okay, moi drodzy, paczkę za 50 koła. Trafiliśmy już najnowszą kartę Signature, ale ja celuję wyżej. Celuję wyżej. Rating co najmniej 83. I może zobaczymy walkout tej pięknej karty. Nie ma ek... Nie ma walkoutu znowu. Co to jest? Royce, 8-5, co jest okej. Okay. Ale może jeszcze się schowa jeszcze jakaś karta. Może jednak. Kurczę pieczone, nie tym razem, ale jest Roycik. Dobra, dwie paczki za 100 koła, tworzymy najpierw tę wymienną, bo tam nie ma gwarantowanego ratingu. A nie, to jest paczka za 50 koła, przepraszam, to jest paczka za 50 koła. Wymienna. Wymienny. Signature. Co by na to jest? Ikona! To jest ikona Figo! To jest ikona Figo! Wymienna! O mój Boże, tego się nie spodziewałem. Ja chciałem kartę z... To nie jest kartę Signature, to jest Luis Figo, 88, wymienny. Dobra, także wymienny Luis Figo, wymienna ikona trafiona, proszę państwa. Ibrahimowicz jeszcze, ile kosztuje Figo, zobaczmy. 400. To będzie ciężki okres czytania komentarzy pod moimi filmami, coś mi się wydaje. To będzie naprawdę ciężki okres. Dobra, także co... No jestem w szoku, no w ogóle zapomniałem, że można ikony trafić. Ostatnia paczka za 100 koła, 84 rating plus. Zobaczmy, co wyleci. Nie ma walkoutu, ale ja nawet nie będę narzekał, proszę państwa. Nie będę narzekał. Dinie trafiony. Trafiamy wymienną ikonę, proszę państwa. Nie dość, że wymienna ikona, to jeszcze kartę Signature. I tak to się żyje, proszę państwa. Tak to się żyje. Całkiem ciekawe parę dni dla mnie. Trafiony Mbappe, Cordoba i teraz Luis Figo. Bądźcie łagodni w sekcji komentarzy. Nie ukrywam, że jest to całkiem podejrzane, co teraz się dzieje, no ale jeszcze raz wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, proszę was. I widzimy się jutro na streamie. Także zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.